Bo jak animamy mafię, edycja definitywnie ostateczna. Bardzo sympatyczna sprawa. Możemy sobie zagrać w mafię, która wyszła dawno temu przez 2K Games wyprodukowana. Sympatyczna, przezajebista giera, która po prostu powróciła teraz w mega wyrąbanym w kosmos. Designie mega wyrąbanej kosmos szacie graficznej. Na tym kanale witam Was bardzo serdecznie, Kompulsator. Znajdziecie wszystkie misje z nowej, odświeżonej wersji. Dlaczego Was bardzo gorąco zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dajcie lajka, dzwoneczek, tak aby wyskakiwało Wam powiadomienia, gdy nowy film zostanie dodany. A teraz bez zbędnego, niepotrzebnego gadania lecimy. Aż ciarki przechodzą, jak sobie człowiek pomyśli, że znowu przejdzie całą tę historię, tę fantastyczną historię sprzed lat. Słyszycie? Mewy. Aj, ta melodia, którą zapamiętałem. Ach, zresztą wszyscy fani mafii zapamiętali na dobre. Piękna sprawa. Tu będzie spotkanie. Andrew, buongiorno, jako Tommy. Dobra, myślę, że możemy sobie to pominąć. Jest bar Salieriego. Cudowne, fantastyczne miejsce, w którym rozpoczęła się przygoda naszego bohatera, Tomiego. Tommy Sangelo, detektyw Norman. Ale to oczywiście my to też znamy, zatem sobie pominiemy. I mamy pierwszą misję, propozycję nie do odrzucenia, czyli ucieczka taksówką przed bandytami. Tommy robił nocki, chciał sobie zarobić pieniądze ciężko pracując jako kierowca taksówki, aż tu nagle. No właśnie. No i za chwileczkę będziemy musieli przejąć stery i poprowadzić. Sami wiecie, co musimy zrobić w dalszej części. Zatem pomijamy i uwaga, uwaga, rozpoczyna się nasza jazda. No to uciekamy. Musimy ich zgubić. Jedziemy. Spoko. Gubimy. Uwaga, uwaga. Dobrze. Ajajajajajaj. Dałem czadu. No, oby się udało. No, oni tam zostali. My sobie tu uciekniemy. Uważaj, babciu. Jeszcze nie chcę zabijać cię od razu, od pierwszego spotkania z nową wersją fantastycznej mafii. No to dobra. Idziemy na most. Sami, Pauli.
All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Ale to w ogóle wszystko fantastycznie wygląda teraz. Zupełnie inaczej niż w pierwszej wersji, która tak zapamiętana jest jako ta najlepsza mafia. Po prostu klasyka. I ta melodia na początku. Za to tysiące, setki tysięcy graczy pokochało mafię. To była po prostu wybitna gra. I teraz co my tu mamy? F, aby taranować. Dobra, staranowanie. Poczekamy. Masz ich zgubić, no dobra. No to spróbujemy. Tylko nie wiem, czy tu nie będę musiał zwolnić, bo już się zaczęło miasto. Są blisko, nie. Są kawałek od nas. Zaraz musimy gdzieś tutaj skręcić. Uwaga, uwaga, uwaga. Aaaa, yes. Musimy ich zgubić. Potem będziemy się. Musimy się tutaj kręcić, tak żeby ich gdzieś... Cały czas są blisko, no to jest, powiem szczerze, trochę ciężej niż w pierwszej wersji starej mafii. Tam w ogóle chyba nie było takiej akcji, że później jeszcze trzeba było uciekać. Był tylko jeden samochód. Tak, tak było. No ale dobra. Musimy to ogarnąć. Nie wiem, czy się uda. O, wiem, gdzie jestem. Kurczę, ale fajnie to odwzorowali teraz. Upiększyli. Naprawdę kozacko to wygląda. Ale dobra, skupmy się na misji. Musimy ich zgubić, a później zawieźć tą jakże szaloną ekipę do baru Salieriego. Cały czas siedzą nam na ogonie. Oni powinni w słup uderzyć. Ajajajaj, i to chyba będzie koniec niestety. Albo nie. Kompulsator się nie poddaje, jedziemy dalej. Co tu się dzieje? Dobra, są daleko. Może teraz się uda. No i pięknie. Udało się. No. Pora zakończyć nockę, no to jedziemy do baru Salieriego. I tak oto rozpoczyna się na nowo, raz jeszcze, w jakże odświeżonej szacie graficznej, przygoda Tomiego. Zawieziemy teraz Sama i Pauliego do baru. O, muszę poczekać. Już niedaleko, tak jest. Over in front of that bar. Salieri's place. Yeah, that's the one. Samochód podjechał. Pamiętacie ten moment, jak za chwilę Sam wróci. Pauli wróci, wyciągając z marynarki. Nie broń,
Akasiore, która de facto zachęci naszego głównego bohatera do tego, aby wkroczył do tego świata przestępczego. Ale najpierw papierosek, tak jest. Dokładnie. I uwaga. Kasiora. Compensation for your services and the damage to your car. This makes us square. I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, if you alone, już potrzebował pożyczki albo uczciwej pracy, to przyjdź i spytaj. Doskonale wiemy, jak to się potoczy dalej. Zatem do zobaczenia w drugiej misji, moi drodzy. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you want it at poker. Scratches on your car. You swerved. To keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, kid. When I open the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. No to zaczynamy. Mafia.